dobry. Imienia. Cieszę się, że Samorząd Województwa Mazowieckiego mógł uhonorować Pana jako twórcę wieloletniego dyrektora placówki, czyniąc Pana jej patronem. Był to wyraz naszego uznania dla Pańskich zasług i dokonań na rzecz powstania i ciągłego rozwoju Muzeum Azji i Pacyfiku, a także Pana imponującego życiowego dorobku jako marynarza, dyplomaty, globtrotera, wybitnego znawcy i kolekcjonera sztuki orientalnej, który od wielu lat z pasją niestrudzenie przybliża Polakom dalekie, egzotyczne kultury, promuje ich różnorodność i bogactwo i piękno oraz przyczynia się do rozwoju współpracy między Polską a krajami Azji, Australii i Oceanu. Mam głęboką nadzieję, że odsłaniana dziś tablica będzie dla Pana źródłem wielkiej radości, dumy i wzruszenia. Jestem również przekonany, że dzieło Pańskiego życia, jakim jest Muzeum Azji i Pacyfiku, będzie dalej znakomicie upowszechniać wiedzę nie tylko o dalekich kulturach, lecz także o swoim twórcy, wybitnym, wielokrotnie nagradzanym i odznaczanym Polaku, który jest prawdziwym obywatelem świata. Raz jeszcze serdecznie Panu gratuluję, życzę dużo zdrowia, optymizmu, niegasnącej fascynacji kulturami pozaeuropejskimi oraz wszelkiej pomyślności. Z wyrazami szacunku, Adam Struzik. Etnografem, specjalistą krajów azjatyckich,
zaczęcia mądrzeją. W tym okresie miałem pewne problemy z uzyskaniem paszportu. No, może nie wszędzie byłem dobrze widziany. Andrzej, wiedząc, że ryzykuje własnym stanowiskiem, załatwił mi stypendium rządu indonezyjskiego, dzięki któremu mogłem tam wyjechać i prowadzić badania. No i tego zapomnieć mi nie mogę. Zbiory, które zrobił, jak powiedziałem, doprowadziły do stworzenia muzeum, które się liczy w Europie. I myślę, że Andrzej, tutaj można tylko podziękować za to, coś stworzył i za to, żeś potrafił doprowadzić do tego, że prywatna kolekcja zebrana przez jednego z tysięcy dyplomatów stała się taką placówką. Nas już nie będzie, ale mam wrażenie, że to muzeum przez wiele, wiele jeszcze lat, przez wiele dziesiątków lat będzie świadczyło i o tobie, i o osiągnięciu polskiej etnografii. Proszę Państwa, przygotowując się do dzisiejszej laudacji, przeglądałem też, co ostatnio pisano na twój temat w prasie i znalazłem taki artykuł 30 listopada, kilka dni temu, raczej nie kazał się. On co prawda nie dotyczył tylko ciebie, ale również pana Andrzeja Strumiły, który gdzieś tutaj zapewne również jest z nami, twojego wielkiego przyjaciela. Ten artykuł pod tytułem Syn Europy, Duch Azji dotyczył co prawda refleksji nad rysunkami tuszowymi Andrzeja Strumiły, ale tam było zdanie po was wspólne. Ja sobie to zdanie zapisałem. Wspólne wyprawy Andrzeja Strumiły z założycielem muzeum i dyrektorem Andrzejem Wawrzyniakiem zaowocowały przyjaźnią określoną przez dyrektora braterstwem umiłowania Azji. Myślę, że to zdanie, to braterstwo, to sformułowanie o braterstwie umiłowania Azji jest jednym z kluczem do twojego wspaniałego życia. Gdybym chciał odczytać tę kilkustronicową laudację, nie wiem, czy utrzymalibyście to państwo, jesteśmy w gronie przyjaciół, więc wszyscy znamy twoje długie życie marynarza, dyplomaty, podróżnika, kolekcjonera, założyciela muzeum, znawcy sztuki orientalnej. Można by wymieniać te wspaniałe cechy jeszcze dalej. Najważniejsze jest jednak to, że wciąż twoje życie płynie ciekawie, pożytecznie i twórczo. I życzymy tobie i sobie, aby to życie trwało jak najdłużej i wzbogacało nas wspólnie razem. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za tę laudację, a teraz już chcielibyśmy przekazać głos panu Andrzejowi Wawrzyniakowi, który jest bohaterem naszego wieczoru. Zapraszamy, panie dyrektorze. Jestem w trochę trudnej i nawet niewygodnej sytuacji, bo rozpocząłem dzisiejszy ranek odebraniem telefonu Państwa Katar, z Dohy, gdzie przebywał mój syn najmłodszy, bo tam pracuje już od lat blisko 10. I mówi, tata, chyba zrobię ci niespodziankę i przyjadę. Ale pod jednym warunkiem, że podczas spotkania w muzeum, jak będzie odsłonięcie tablicy z nazwaniem muzeum twojego imienia, nie wyskoczysz z żadnymi żalami i pretensjami. I mam zamiar dotrzymać danego mu słowa, tym bardziej, że to nie będzie w ogóle trudne. Bo jestem w tej chwili w zupełnie dobrej
a nawet wygodnej sytuacji, bym powiedział. Bo życie moje toczyło się różnie. Byłem przez 6 lat marynarzem, zaczynałem jako chłopiec okrętowy. Doszedłem w bardzo szybkim okresie do stanowiska oficera marynarki handlowej z awansu słowecznego, bo takie pojęcia wówczas istniały i ja jestem najlepszym tego dowodem. Potem ze statku skierowano mnie na studia, ukończyłem wyższe studia, jedne, drugie, trzecie i w końcu wylądowałem jako kolekcjoner, który odnosił sukcesy i te sukcesy go przytłaczały, bo zebrałem dużą kolekcję, kilka tysięcy obiektów wywołujących się przede wszystkim z kręgu kultury malarskiej. I co z tym zrobić? Trzymać to trzeba utrzymywać jeszcze, trzeba konserwować. To kosztuje duże pieniądze i to potrzebuje specjalistów. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W końcu uwikłałem się w to, że to kolekcjonerstwo zaczęło mną rządzić, bo nie chciałem tego zaprzepaścić. I w wieku lat 50, swoje 50 urodziny, zerwałem swoją bardzo błyskotliwie rozwijającą się karierę młodego dyplomaty. Złożyłem dymisję i zająłem się budowaniem muzeum, spadając finansowo o 1000%, może nawet więcej, bo takie były wówczas realia. Ale to mi sprawiało zadowolenie i chciałem to robić. Odnosiłem pewne, a nawet często i spore sukcesy. I tak szło przez 40 parę lat, prawie 50 lat. W pewnym okresie życia, ja, który do 80 roku życia nie chorowałem praktycznie nigdy, nagle mnie powaliło. I przy dużej pomocy polskich specjalistów, polskiej służby zdrowia, życzliwych tych ludzi, proszę Państwa, jakoś to przeżyłem. Półtora roku w szpitalu, zabawa w ratowanie muzeum, ale wówczas mnie niestety wykopano z muzeum. Mimo że miałem podpisano akt notarialny ze Skarbem Państwa, że jestem dożywotnim dyrektorem. Nie chciano czekać na moje odejście, a mnie się nie chciało odchodzić. Nie dopuściłem do tego. I jakoś udało mi się, proszę Państwa, dotrzeć, doczekać do tego, do dnia dzisiejszego, kiedy władze samorządowe stolicy Polski zaakceptowały nazwanie muzeum moim imieniem, co ja niezwykle sobie cenię, za co niezmiernie dziękuję. Jestem, nie wiem, czy pan marszałek Struzik zdaje sobie sprawę z tego, co zrobił. Bo najpierw był bardzo nastawiony przeciwko mojej osobie, przeciwko mojej działalności. Ale się okazuje, że umiał zmienić zdanie. I umiał zmienić nastrój nawet, bo rzecz, co jest trudniejsze. I za to mówię sobie, że nie wdzięczny, proszę Państwa. Nie liczyłem, że to tak się pozytywnie dla mnie skończy. Spotkał mnie zaszczyt odczytania wiersza napisanego przez naszego kolegę Stanisława Abramczyka z okazji dla Ciebie i z okazji tej uroczystości. Przybierzeli do przybytku dom, to jakby święty, gdzie kultura, choć bez zbytku, łączy kontynenty. Wiele tutaj rarytasów, wszystko za Orientem, z różnych dziedzin, z różnych czasów,
zwyczajne i święte. I z Laosu, i z Kambodży, z Wietnamu, z Dżakarty i z dalekiej Oceanii korzysta i czarty. Instrumenty do muzyki, maski teatralne i ubiory, i trociki, zbiory muzealne. Nigdzie indziej dziś na świecie w takim to zestawie tyle cudów nie znajdziecie, tylko tu, w Warszawie. A najwyżej, w zbożnym trudzie, nad te eksponaty, niby Budda na Garudzie, Andrzej nasz brodaty. Choć już czas mu rzeźbi czoło, radość z lica tryska. Więc dziękujmy mu wesoło za te znaleziska. A za jego twórcze znoje wdzięczność wyrażajmy. Laurowe ze słów swoje na głowę wkładajmy. Niech rozkwita, bo już pora, to co rozpoczęte i nazwijmy fundatora Orientek. On nie tylko dla Polaków, wzorem Marco Polo, prosząc po jedwabnym szlaku świeci aureolą. Namalowałam dla Ciebie specjalnie obraz pod tytułem Morze, żeby Ci przypominało Twoje dalekie i stałe podróże. I chciałam ten obraz dzisiaj wręczyć. Dla mnie? Tak. Zasłużyłem? Tak. Nie jest to dzieło, ale morze. Ja jestem amatorką, więc... Rzeczy samej, to nie będzie pierwszy obraz twój, który mam. Ale pierwszy o tematyce morskiej, która mnie nadal bawi. Dziękuję Ci bardzo. Proszę bardzo. Chciałbym panu dzisiaj wręczyć w imieniu Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku medal przyjaciela Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Wiem, że pan zna również medal i bardzo proszę o przyjęcie tego medalu. Dla Andrzeja. Należy mu się ta tablica. Piękna rzecz. To ja też się dołączę. Tak.